Witajcie na kanale Boskiego Hobbysty, ja jestem Jakub, a dziś kolejny odcinek z serii nożowej. Tym razem opowiem wam trochę o szkole i o nożach, czyli jak nie stracić noża w szkole i jak po prostu uniknąć zbędnych komentarzy kolegów, koleżanek na to, że macie ze sobą nóż, bądź tego, że ktoś was podkapuje, albo po prostu dziwnych spojrzeń, że jesteście jacyś nienormalni, czy coś w tym stylu. Wiadomo, różni ludzie chodzą po tym świecie. A więc na początek polecam wam przeczytać wasz regulamin szkoły, czy zabrania on wnoszenia niebezpiecznych narzędzi. Mój regulamin szkolny zakazywał tego, ale póki nikt tego nie wie, to nikt nie wyciąga konsekwencji, a więc przeczytajcie regulamin. Zapewne powinno być coś takiego gdzieś tam pod koniec tego regulaminu. Wiadomo, że na początku są jakieś tam prawa i obowiązki ucznia, więc takie sprawy związane właśnie z bezpieczeństwem są na samym końcu. A więc teraz kilka krótkich rad, jest ich sześć ode mnie. Co zrobić, żeby nie stracić właśnie noża? Po pierwsze, należy wybrać odpowiedni nóż do szkoły. Żeby to zrobić, najlepiej zrobić to tak, że wziąć jakiś mały, najlepiej nie fikseda, czyli nie taki z głownią stałą, tylko jakiś folderek, nie za mały, ale też żeby nie był jakiś wielki, żeby się zmieścił powiedzmy do kieszeni gdzieś, do spodni. No i co? Druga moja rada to jest taka, żeby dobrze by było, żeby ten nóż posiadał właśnie klipsa, takie jak ten ma. Wtedy nie lata nam gdzieś w kieszeni. Mi się prawie, że raz zdarzyło, że przez to, że wyciągałem telefon, który miałem w tej samej kieszeni co nóż, a nie miałem wtedy właśnie tego klipsa, prawie nóż wyleciał mi na podłogę i wtedy dopiero byłby raban, gdyż nauczycielka stała prawie tam metr czy dwa ode mnie, więc miałbym pewne problemy. No, trzecia rada to tak, żeby nie wyciągać tego noża na lekcji czy na przerwie, nie pokazywać kolegom: o, patrzcie, mam nowy nóż. No i co, nie tylko koledzy, którym chcesz to pokazać, widzą, ale także osoby, które niezbyt się tym interesują i po prostu najchętniej by doniosły, zakapowały, albo po prostu sam nauczyciel zauważy. W końcu nauczyciele mają najlepszy głos, najlepszy słuch, jak sami wiecie. Co dalej? Starać się nie odkrywać tego klipsa. Jak już mamy ten nóż z klipsem, tego folderka z klipsem i mamy go w kieszeni, to ten klips zawsze wystaje z kieszeni, więc dobrze by było przykryć go koszulą albo bluzą, tak żeby po prostu go nie było widać. Nauczyciele nie są tacy głupi i wiedzą, co to jest. No chyba że jest to coś innego, ale wiadomo, że oni też mają dzieci, też mają kobiety, mają mężów, a faceci to czasami też się znają na tym, co to jest nóż z klipsem, więc lepiej po prostu takich rzeczy nie pokazywać. Po piąte, uważać na WF-ie. Ja miałem przypadek, że właśnie kolega wiedział, że mam nóż. Akurat on nie był taki zły, bo zrobił to dla żartu, ale miałem właśnie nóż w kieszeni i po prostu wyszedłem wcześniej z przebieralni, zostawiłem go w kieszeni w spodniach i zrobił mi kawał i schował do plecaka. I ja tak zakładam spodnie i czegoś mi brakuje i mówię sobie: o nie, noża mi brakuje, teraz to mam przesrane. No i co się okazało, że na tej samej przerwie jeszcze go dostałem, ale już wtedy się nauczyłem, że trzeba schować nóż głęboko do plecaka i po prostu najlepiej zrobić to zanim wejdziesz do przebieralni, tak żeby nikt nie widział. Najlepiej tam, gdzie nie ma kamer. Może to być nawet łazienka, gdziekolwiek, byleby nikt nie widział. I wtedy po prostu jesteśmy bezpieczni, bo wiadomo, w przebieralni spodnie wiszą, nie są niczym przykryte, więc po prostu wszystko widać, co masz w kieszeni, co ci wystaje z kieszeni. Tak samo trzeba robić właściwie z telefonem, bo to, że zakluczasz szatnię, ale ktoś na przykład idzie do łazienki czy coś, to zawsze bierze klucz od szatni i po prostu może wejść i ci coś ukraść, więc im lepiej masz wszystko zabezpieczone, tym lepiej. No i ostatnia moja rada, szósta. Nie chwalić się zdjęciami na Facebooku. Jeżeli masz Facebooka i chcesz się pochwalić nożem, to albo zrób to tak, żeby widziała to mała grupka osób, albo wyślij zdjęcie w wiadomości prywatnej, ale nie rób tego publicznie, bo nie tylko uczniowie mają Facebooka, ale nauczyciele również.
i po prostu zdziwią się, jak zobaczą, że jesteś zbieraczem noży. Mogą na ciebie bardziej patrzeć po prostu w szkole. Mogą się domyśleć, że na przykład nosisz nóż, zobaczą, że jesteś w jakiejś grupie EDC, zobaczą, co to znaczy EDC, no i z czym to się je. I po prostu będziesz pod ich stałą obserwacją, co po prostu przysporzy ci trochę problemu. No a też uchronisz się przed kolegami i koleżankami, które po prostu nie rozumieją twojego zainteresowania i przez to możesz go też stracić. To było kilka moich rad ode mnie dla was na temat szkoły i noży. No i co, zapraszam do kolejnych odcinków, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał po więcej filmików. Do zobaczenia, trzymajcie się.